Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zapraszam was na świąteczny haul lumpeksowy. No i jak widzicie, jestem w bardzo zabawnym przebraniu. Stwierdziłam, że tak dla jaj się tak przebiorę, bo ten program wyjdzie tuż przed Mikołajkami. No i przy okazji zobaczycie mój mikołajkowo-lumpeksowy strój. Sukienka oczywiście z lumpeksu, jest troszkę za duża, dlatego spiłam ją tym niedawno kupionym pasem, który widzieliście w holu. No i do tego broszka, żeby takiego świątecznego blasku dodać. Oczywiście opaska z lumpeksu, z takimi fajnymi dzwoneczkami. Rajstopy, jak przystało na mikołajową, czerwone. I moje ostatnie również zdobycze, czyli botki kremowe i poncho z kaszmiru. No to kochani, idźmy dalej. Teraz zobaczycie rzeczy, które kupiłam ostatnio właśnie na święta, na mikołajki. Niektóre te rzeczy to są rzeczy, które kupiłam jako nagrody w konkursach plastycznych czy muzycznych w szkole. Są to rzeczy, które będę używać w czasie świąt sama osobiście, albo będą też przeznaczone dla kogoś. No i kochani, zachęcam was do szukania w lumpeksach, a także w ogóle rzeczy vintage, na przykład na Allegro czy na innych stronach internetowych, bo naprawdę można kupić piękne perełki, właśnie takie ze smaczkiem, niektóre stare, niektóre zupełnie nowe z metkami, także naprawdę większość tych rzeczy, które dzisiaj pokażę, to są nówki, nawet były zapakowane i zobaczycie za chwileczkę, co to jest. Zanim przejdziemy dalej, to poproszę was też o subskrybowanie mojego kanału, o polubienia i o komentarze. Jeżeli wam się podobały te rzeczy, to komentujcie, koniecznie piszcie do mnie, a może wam się też udało kupić coś fajnego z lumpeksu na święta. Najpierw pokażę wam rzecz, którą za chwilę zobaczycie też w przebitce. Taka oto poduszka. W zasadzie to poduszki nie kupiłam, czyli to, co jest wewnątrz, to jest moja poduszka, natomiast kupiłam sobie tą piękną podszewkę, która ma taki świąteczny, bordowo-ciepły kolor. I moje wnętrza są właśnie w takim stylu, szczególnie na dole, bo tutaj to jest troszkę tak bardziej już nowocześnie. Natomiast, ale tak czy inaczej widzicie, że na przykład dywany uwielbiam, takie właśnie tradycyjne, czerwone, ręcznie tkane. No ale zobaczcie tu w przebitce dół mojego domu. No i zobaczcie, właśnie ta poduszka idealnie tutaj będzie. Przebiteczka pasuje mi do salonu. No i dlatego kupiłam ją właśnie w lumpeksie, nie tylko na święta, ale szczególnie ten kolor mi się kojarzy ze świętami, dlatego pokazuję go wam w tym konkretnym holu. No i świetnie to wygląda, uwielbiam tą poszewkę i w ogóle bardzo lubię aksamit i aksamit jest u mnie jednym z głównych materiałów, że tak powiem, do wystroju wnętrz. No i poszeweczka kosztowała 6 zł, więc bardzo, bardzo tanio i naprawdę, no na pewno w sklepie poniżej 30 zł bym takiej poszewki z naturalnego bawełnianego aksamitu nie dostałam, więc super, super, jestem zadowolona z tego zamiaru. To przejdźmy teraz dalej, bo mam dosyć dużo rzeczy. No i zacznę od takich rzeczy dla mnie bardziej. Pokażę wam naszyjnik, który sobie kupiłam ostatnio za 10 zł, właśnie w lumpeksie. I to jest naszyjnik zrobiony z takiego, przybliżę się troszkę, z takiego łańcuszka, właściwie z łańcuszków różnej długości i grubości. I to jest taki mosiądz albo coś mosiądzowane, ale bardzo porządnie wykonane, naprawdę. I to jest naprawdę metal, to nie jest jakieś takie dziadostwo, które jest tylko powlekane kolorem. Skąd to wiem? Bo ostatnio właśnie przypadkowo w aucie, jadąc z tym ze sklepu, przyczepiło mi się do tego magnesu na telefon. I stąd wiem, że naprawdę to jest metal i to jest dosyć porządne. I moi drodzy, zobaczcie z bliska, to jest wybitnie świąteczne, bo to jest takie ozdobne, pięknie wygląda na szyi. Pokażę wam to w programie o stylówkach świątecznych, bo nie chcę psuć rezultatu i efekt tego, który to będzie miało później. I zobaczcie, właśnie takie przepiękne gwiazdeczki są na tym, różnej też wielkości. I to będzie idealne właśnie na gwiazdkę, na jakieś świąteczne obiady, przyjęcia. Super rzecz. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Myślę, że coś takiego, mimo że się używa tylko kilka razy w roku, to będzie bardzo, bardzo fajnym uzupełnieniem takich stylówek świątecznych. Może być też na scenę, jeżeli będzie mi do jakiejś kreacji pasować.
No i idźmy dalej. Nie wiem od czego zacząć, bo trochę tego jest. Pokażę Wam chronologicznie, jak zakupiłam te rzeczy teraz. To jest puszka. Bardzo lubię takie świąteczne puszki, czy to na ciastka, na pierniczki, czy właśnie na jakieś inne wypieki, na słodycze świąteczne. Można też podarować komuś prezent w takiej pięknej puszce, jeżeli to są na przykład kosmetyki, wsadzić je do środka i puszka będzie mi oprócz opakowania dodatkowo miała praktyczną funkcję, bo właśnie ktoś może później coś w niej przechowywać. I naprawdę jest śliczna. Zobaczcie, jakie ma piękne detale. Takie bałwanki, wygląda jak bęben, prawda? Bo to jest zrobione w formie takiego właśnie bębna. No i ta puszka kosztowała 6 zł, a zapłaciłam za nią 5, bo jeszcze dostałam coś tam zniżkę, bo kupiłam kilka rzeczy w tym lumpie. To pokażę Wam w środku, co jest, bo też tam są rzeczy. Kupiłam dwa takie śliczne kolibry. Ja bardzo lubię kolor niebieski i lubię takie trochę kiczowate rzeczy na święta. Wiecie co, święta to jest taki czas, kiedy możemy trochę tego kiczu przełknąć, a wręcz nawet jest on pożądany i daje nam dużo frajdy. Przynajmniej mnie, może nie taki kicz typu takie tania chińszczyzna z plastiku, ale na przykład właśnie takie, trochę błyszczące, takie nowoczesne w geometrycznym stylu koliber. I pasuje mi, bo ja mam dużo niebieskiego, dużo czerwonego, więc na tą choinkę, którą mam w salonie, to będzie śliczna rzecz. Uważam, będzie się bardzo ładnie błyszczało. Ona ma taki opalizujący efekt. Mam nadzieję, że to zobaczycie na filmie. No i właśnie, takie śliczne dwa kolibry mi się udało kupić. Jestem bardzo zadowolona i były bardzo tanie. One kosztowały około 4 zł. Tu jest cena 6 zł, ale ja na wszystko dostałam tam jakąś tam przecenę. 20 zł. No i tak, to by było... Na tyle, jak o to chodzi. Pokażę Wam teraz jeszcze dwa talerze. Jeden talerz kupiłam za 3 zł i zobaczcie, to jest taki talerzyk dla dzieci. Ale z motywem świątecznym jest bardzo, bardzo ładny. Naprawdę podoba mi się, jest prześliczny według mnie. No i to kupiłam dla moich bratanków, którzy mają 2 i 4 lata i bardzo lubią takie świąteczne talerzyki i bardzo uważam, że jest to udany zakup. Dzieci lubią takie kolorowe rzeczy, a to jest porządne i fajnie zrobione, to nie jest taki straszny szajs, że tak to brzydko nazwę. I jakaś nawet całkiem wygląda fajna firma z certyfikatem, więc super. Bardzo tanio i bardzo fajny będzie taki mikołajkowy dodatek. No i druga rzecz to talerz taki złoty i to też kosztowało 3 zł. To jest taki też zwykły plastikowy talerz, ale pozłocony i wygląda świetnie naprawdę na świąteczne ciastka albo na przykład na tort. A powiem Wam, że taka patera na tort nie zawsze pasuje do zastawy, a to na święta na przykład, na jakiś taki czy sernik ozdobny, czy tort będzie pięknie wyglądało. Można też położyć na tym potpór i w salonie i też wygląda to bardzo ładnie. Nie trzeba wydać fortuny na jakąś super, nie wiadomo jaką wypasioną misę. No i od razu też chcę Wam pokazać tą choinkę. Nowa dekoracja teraz do świątecznych vlogów, ale to jest moja stara choinka, sztuczna, ale w takim prawdziwym pieńku. Jest naprawdę super i co jest z niej fajnego, że ma takie ładnie wymodelowane gałązki i posypane brokatem. I naprawdę to robi robotę w tej choince. Ja ją kupiłam bardzo dawno temu, to jest już na pewno u mnie z 7 lat, ale w ogóle się nic nie zniszczyło i to był jeden z moich najlepszych zakupów, aczkolwiek nie z Peksy, od razu mówię. To była choinka gdzieś kupiona w jakimś sklepie ogrodniczym po prostu i no i świetna, naprawdę. Kosztowała chyba 130 zł, ale z roku na rok jest tak samo fajna. Ja tu muszę troszkę tylko pobejcować jej pieniek, bo odpadło trochę kory ze starości, ale jest super, po prostu jest super i no i ozdoby pokażę Wam już później, bo niektóre te ozdoby są też z lumpeksów i są przepiękne, ale o tym opowiem już w następnym vlogu, bo już za tydzień, nie, już za kilka dni będzie właśnie vlog o ozdobach ogólnie, które kupiłam wcześniej i pokażę Wam też mój dom już przystrojony, bo dzisiaj jeszcze nie jest to w pełni gotowe, dopiero wyjęłam dekoracje i dopiero w okolicy Mikołaja właśnie wyciągam te dekoracje i je wieszam. Oczywiście oprócz głównej choinki, która będzie dopiero na same święta. Ale resztę pokażę Wam już w następnym właśnie vlogu i pokażę Wam najpiękniejsze ozdoby, jakie do tej pory udało mi się zdobyć właśnie w lumpeksach z Allegro lub z takich właśnie źródeł z drugiej ręki. No a tymczasem idźmy dalej, bo jeszcze mam dużo pięknych rzeczy. No i kochani, teraz pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Jedna rzecz, to będzie piękny, piękny, drewniany dziadek do orzechów. Zobaczcie, w stylu właśnie takiego tradycyjnego dziadka do orzechów, jak z baletu Czajkowskiego.
I on się tutaj rusza, to jest drewno, wszystko zobaczcie, malowane. No i tutaj się wkłada orzeszka i zgniatamy. Pa, pa. Jeżeli nie będziecie tego używać do... Ja nie będę tego używać do właśnie łupania orzechów, to jest też świetna ozdoba świąteczna. Można postawić pod choinką, na kominku, na parapecie i wesołe, fajne. Będzie to albo nagroda, albo właśnie też prezent. Jeszcze nie przemyślałam, co z tym zrobić, czy też sobie to zostawię. W każdym razie zakosztowało to 15 zł i jestem zachwycona, bo ja uwielbiam takie drewniane ozdoby. Uważam, że są piękne, szczególnie jak to jest coś ręcznie zdobionego. No i druga podobna rzecz, też jest to właśnie taka świąteczna zabawka, też z drewna. Też jest to ręcznie wykonywane i no widzicie, to jest w pudełku, to jest wszystko nowe, z metkami, zobaczcie. No i pięknie zdobione, zobaczcie, to jest w takich typowych świątecznych kolorach. Laseczki są tutaj, śnieżynka i to jest taka karuzela, pozytywka. Zapłaciłam za tą karuzelę 20 zł i zamierzam ją dać... Ojej, tutaj coś przybrudziło. Zamierzam ją dać jako nagrodę w konkursie albo po prostu komuś w prezencie. Zobaczcie, przepiękne takie drewniane, rzeźbione figurki. Tu jest jakaś myszka, bałwanek, Mikołaj na tych wagonikach i oczywiście one grają melodię. Zobaczcie. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. No i super, gra melodię Jingle Bells i naprawdę jest urocze, jest drewniane i to nie jest jakiś taki właśnie tani szajs, który będzie gdzieś tam zalegał albo wyląduje, zaraz się zepsuje. No i jestem zachwycona i uważam, że za taką cenę, jak za coś drewnianego, to jest bardzo, bardzo tanio i... No i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają takie gadżety, jak już mówiłam, taki świąteczny kicz, ale w takim lepszym wydaniu trochę i w takim fajnym stylu właśnie eko, bo z drewna, prawda? Następna rzecz jest bardzo praktyczna i kochani, to są po prostu takie, patrzcie, 3 zł za sztukę zapłaciłam, więc nie wiem, czy to jest drożej, czy taniej niż w normalnym sklepie, ale lepiej, bo z odzysku. Nowe, zapakowane, wszystko pięknie. To są takie tacki do lodu. No, w mrozimie i to są takie śliczne, świąteczne dzwoneczki. I po prostu możemy sobie zrobić jakieś świąteczne drinki albo po prostu wrzucić do schłodzonego wina w święta i mamy... Albo nawet na Sylwestra, prawda? Uważam, że super rzecz i bardzo tanio, więc jestem zadowolona, że to kupiłam, bo nie miałam nawet tacek do lodów, no a już takie świąteczne to już w ogóle się zdziwiłam, że są takie tanie. Super. No i kochani, teraz pokażę Wam bombki. Takie bombki bardzo tanie za złotówkę. Zobaczcie, to jest szkło z brokatem. Bardzo, bardzo fajne bombeczki. Będą mi pasować właśnie do tej choinki i po to właśnie je kupiłam. Od razu je tu odłożę, bo do powieszenia. Oj! Aha, no i teraz gadżety za 2 złote. Zobaczcie, taki super fajny, nowiutki zresztą był bryloczek. Będzie też na nagrodę dla kogoś taki świąteczny. Czerwony pomponik, super, moim zdaniem dla jakiegoś dziecka do plecaka, do przypięcia, super sprawa, też jako nagroda. No i tutaj mamy bardzo fajne bombki. Powiem Wam, że czasem szukam takich właśnie ręcznie robionych, ciekawych bombek, które nie można dostać w sklepach, bo takie rzeczy właśnie bywają w lumpeksach i zawsze wypatruję tego. Za te bombeczki zapłaciłam 2 zł za sztukę. Są przepiękne, zobaczcie, to jest chyba ręcznie robione. Tu są koraliki, bibuła i takie srebrne wężyki, ale naprawdę fajnie zrobione, bardzo porządnie, to się nic nie odkleja. No i kupiłam 5 takich bombek, tak, 3 małe i 2 duże, na moją choinkę na dole, tutaj trzeba troszkę wyprostować parownicą te frędzelki, ale będą pięknie wyglądały, albo nawet żelazkiem może. Śliczne, naprawdę super i takie bardzo oryginalne, piękny kolor fioletowy. Ja lubię bardzo kolorową mieć choinkę, więc będą pasować. A, no i jeszcze jedna rzecz za 2 złote, a nie, przepraszam, nawet dostałam ten koszyczek za darmo do tych wszystkich gadżetów, które kupiłam. Z takiego aluminiowego drucika, chyba ręcznie robiony. No i będzie idealnym dodatkiem do łazienki, a ja zamierzam... prawdopodobnie opakować w to prezent kosmetyczny dla kogoś i po prostu wsadzić tu kosmetyki, piękną folię albo bibułę, kokardę i będzie przesuper prezent. Także jestem bardzo szczęśliwa z tego.
No, jest dużo tych rzeczy dzisiaj, ale to jest, te rzeczy kupowałam w przeciągu ostatnich 3 tygodni, bo już się pojawiły w lumpeksach mniej więcej 3 tygodnie temu. No i tak troszkę po jednej, po dwa, po trzy, po cztery kompletuję. Mam jeszcze przepiękny świecznik, też na pewno ktoś otrzyma go w prezencie, taki świąteczny, zimowy, zobaczcie, to jest jabłko, na którym się, tutaj się wsadza świeczkę, na którym siedzą, prawdopodobnie to są gile, myślę, albo rudziki, ojej, być może to są rudziki jednak. Zobaczcie, tutaj jest holly, czyli ostrokrzew, dobrze mówię, tak? Przysypany śniegiem, brokatem i naprawdę to jest w ślicznych kolorach, bardzo urokliwe według mnie i to jest nowiutkie, tu jest taka nalepka, kosztowało 10 zł, nie, tu jest cena 12, ale właśnie dostałam tam hurtowo zniżkę, także bardzo ładna rzecz według mnie. No i kolejna cudowna rzecz, której się zakochałam od pierwszego wejrzenia, coś co dostanie moja przyjaciółka, takie śliczne malusieńkie etui na złotą biżuterię, zobaczcie. Takie właśnie zimowe i też nowe, jeszcze cena była. Zapłaciłam za to 3 zł, naprawdę, zobaczcie. To jest ceramika, to nie jest jakiś plastik, tylko to jest prawdziwa porcelana czy porcelit. Takie pingwinki zimowe i to się otwiera. Zobaczcie, tutaj. Ma taki metalowy tutaj obwódkę metalową, to jest malutkie, ale to jest właśnie coś na pierścionek, na jakiś łańcuszek specjalny. No i w środku już wsadziłam prezent dla koleżanki, więc nie powiem co to jest, biżuteria. No i właśnie dostanie to w tym, jeszcze pięknie opakowane w jakiś papier czy bibułę. Cudowna rzecz, naprawdę, jest takie słodkie, malutkie, podoba mi się bardzo to. No i moi drodzy, jeszcze zostały mi różne takie drobne rzeczy, misio też na nagrody dla dzieci w konkursach i taki misio naprawdę świąteczny, w fajnej takiej czapce, super jakość, naprawdę. Tu jeszcze napisane jest limited edition, zobaczcie, nowiutki. Naprawdę jest kochany, popatrzcie sobie z bliska, nie będę otwierać, bo chcę to komuś dać. Zapłaciłam też kilka złotych, już dokładnie nie pamiętam ile, ale chyba to były 3 lub 4 złote, więc bardzo, bardzo tanio. No i ktoś, jakieś dziecko się na pewno ucieszy, bo to jest takie milutkie, jeszcze ma taką w środku kaszkę, co jest super w dotyku, prawda? Takie relaksujące. Dobrze, to misio. Teraz będą rzeczy do opakowywania, bo staram się jak najwięcej rzeczy kupić takich opakowań właśnie z lumpeksów, bo one bardzo często są nowe tam sprzedawane. Ktoś po prostu nie wykorzystał, oddał. No i na przykład, zobaczcie, takie, tutaj jest cena 7, oczywiście zapłaciłam tam 5 zł za to, takie laseczki do przypinania. Można to przypiąć albo po prostu sobie do choinki, albo po prostu do jakichś stroików, albo do prezentów i do tego przyczepiamy karteczkę wtedy z imieniem, dla kogo jest prezent. Bardzo, bardzo fajne, ładnie zrobione, takie drewniane przypinki, takie klipsy, jak to się nazywa. Jak klipsy do bielizny wygląda. No i super, super. Na pewno ozdobię tym prezenty, być może właśnie jakiś stroik czy choinkę. No i też z lumpeksu, co jest w ogóle dziwne. No i teraz mam dużo opakowań, po kolei, patrzcie. Aksamitny woreczek, przesuper sprawa na jakieś skarpetki albo zapakowanie na przykład perfum. Bardzo świąteczne, w takich kolorach. Bardzo mi się spodobało, uważam, że to będzie świetnie wyglądało jako opakowanie prezentu, ekologiczne, można je wykorzystać właśnie do na przykład przewożenia sobie później w podróży skarpetek, dlaczego nie? Dwa takie woreczki również kupiłam, zobaczcie, bardzo fajne, to jest materiał, to jest taki sztuczny niestety materiał dwuwarstwowy, pod spodem jest grubszy, na wierzchu jest to takie przezroczyste z kropeczkami, no i ma... tutaj wstążki do wiązania i widać, że tutaj jeszcze była cena, więc to nie jest używane, no ale dostałam to po 5 zł. No to już nie było takie tanie, ale to są duże worki na prezenty, zobaczcie, naprawdę spore, tutaj się już spory prezent, książka, coś nawet sweter czy coś zmieści. No i bardzo ładne, według mnie super, takie właśnie świąteczne kolory. Ja lubię bardzo takie kolory, no i wiecie co, prócz tego, jeżeli nie mam takich worków właśnie eko, albo woreczków, które kupiłam w lumpeksie, to kupuję szary papier, sama go ozdabiam i też jest to bardzo, bardzo fajne opakowanie na prezent i nie zużywam tych plastikowych, sztucznych papierów powlekanych, które zaśmiecają środowisko.
Taka mała rada. Zobaczcie, taki woreczek za złotówkę, też super, bo też można właśnie kosmetyki albo jakieś fajne gadżety w to zapakować, albo nawet na nagrodę właśnie dla moich dzieci w szkole. Do środka wsadzić. Tutaj coś, co myślę użyć dla moich bratanków na Mikołaja, na gwiazdkę, albo po prostu powiesić do ozdoby 3 złote, taki super skarpeta, ale taka, zobaczcie, jakby gobelinowa. Nowiutka, naprawdę, w ogóle tutaj nawet nie jest brudna, mi się tutaj trochę obrało teraz od dywanu, jak spadło, ale w ogóle nie używana w zasadzie i no i super, taki motyw bałwana, podoba mi się, fajny kolor i to jest takie, lubię, że to jest taki gobelin, podoba mi się. No i ostatnie już rzeczy w dzisiejszym holu świątecznym to takie torebki, zobaczcie, jak nowe, w zasadzie chyba są nowe, to są torebki z Rossmana, ale kupiłam je po 2 złote, 10 sztuk, więc chyba taniej niż Rossmanie jednak. No i takie bałwanki, różne ozdoby i to też będzie właśnie do nagród pakowania. Świetna rzecz, na małe takie przedmioty, gadżety, taniej niż w sklepie, no i wolę zdecydowanie kupić to w Lumpeksie. I nowy woreczek, również była na nim cena, ale już zdjęłam. Worek świąteczny, kosztował, widać jeszcze, 2 złote, jest bardzo ładny, jest bardzo dobrej jakości, taki twardy, więc też ktoś dostanie w tym fajny prezent. I bardzo mi się spodobał, uważam, że jak za 2 złote, to na pewno tyle w sklepie bym nie zapłaciła, tylko ze 3 razy więcej za tej jakości sporą torbę na prezent. No i kochani, w zasadzie to dzisiaj wszystko już, co chciałam Wam pokazać, ale już za kilka dni właśnie program o ozdobach do domu i o rzeczach vintage i z lumpeksów, które są ozdobami na święta u mnie, pokażę Wam właśnie wystrój mojego domu i zapowiem też dwa wydarzenia muzyczne, które będą bardzo blisko ze mną związane i które na pewno będę chciała Wam polecić. Będzie też konkurs z tym związany, także czekajcie już na następny program. I jeszcze od razu mówię, że będą też świąteczne stylóweczki, sylwestrowe stylóweczki i pewnie jeszcze dwa następne hole, takie normalne, lumpeksowe, na których też jakieś tam kolejne świąteczne gadżety będę Wam pokazywać. Także kochani, zapraszam na następne programy i trzymajcie się mikołajowo, czekajcie już w niedzielę kolejny świąteczny, mikołajkowy program. Do zobaczenia, cześć, pozdrawiam, wulkan świątecznie.